gry platformowe na komputery stacjonarne to temat średnio mi znany. Poza Krokiem czy Raymanem za dużo ich nie kojarzę, gdyż od zawsze byłem konsolowym świrem. Jest jednak jedna pozycja, w którą grał każdy, kto urodził się na przełomie lat 80. i 90. Mało tego, jest to nasze, polskie, zrobione przez State Interactive i wyplute do sklepów pod koniec 2000 roku, gdzie wszyscy grali w demo tej gry dodawane do gry Komputer Świat, a pełniaka się ogrywało 2 lata później, gdzie również w tej samej gazecie go dodawali. Mowa oczywiście o pociesznym, żółtym, dość surowym wizualnie, ale jakże uroczym kangurku Kao. Z racji mojej miłości do konsol oraz ogromnej słabości do Sega Dreamcast, recenzja będzie bazować na porcie na tę właśnie konsolę. Fabuła w grze jest. Skromna, ale jest. Rodzina naszego tytułowego kangura została schwytana przez złego myśliwego i jak możecie się domyślić, biedny, żółty zwierzak musi wyruszyć na poszukiwania swojego wroga i uwolnić całą kangurzą familię. Nic odkrywczego, bo widzieliśmy ratowanie swoich w Spyro the Dragon, gdzie byli zaklęci w kamień. W ogóle zastanawia mnie, dlaczego twórcy nie nazywali swoich gier jakoś bardziej wymyślnie, tylko Crash Yamrai, Spyro Smog, czy właśnie Kangurek Kao. Pandemonium jakoś dało się nazwać fajnie, a nie Fargus Błazen i Niki Czarodziejka. Nasz bohater ma do przemierzenia 31 etapów, które są zróżnicowane. Są zwykłe etapy, gdzie przemierzamy dżunglę, statek, egipskie czy zimowe klimaty. Przeplatają się z etapami na pojazdach, gdzie otrzymujemy m.in. możliwość latania na paralotni, jeżdżenia na snowboardzie, czy latanie rakietą kosmiczną. Co ileś etapów zdarzają się walki z bossami, które w większości przypadków opierają się na znalezieniu patentu, jak ich zniszczyć, a reszta to już prosta sprawa. Największą bolączką na Dreamcastie jest chyba sterowanie kangurem. Bohater porusza się jak czołg, w sensie wiecie, trzeba go obrócić tam gdzie ma iść i dopiero wtedy wykonywać ruch. Na kontrolerze Segi robi się to strasznie koślawo, przez co wiele zgonów jest spowodowane brakiem precyzji w umiejscowieniu postaci. Z tego co pamiętam, na klawiaturze komputera było prościej. Graficznie jak na rok 2000 jest tak sobie. Rayman 2, który wyszedł rok wcześniej, zdecydowanie bardziej zadbał o ilość detali i stworzenie ciekawych etapów. To jest tak przeciętnie, nie razi to w oko, ale też nie podnieca, chociaż trzeba przyznać, że nadrabia to zróżnicowanie różnych lokacji, w których jest użyte sporo rozmaitych kolorów, chociaż sprawia to wrażenie, jakby wiele etapów było od czapy. Chociażby w planszach w kosmosie Kao ma hełm na głowie. Jak go zdobył? Cholera wie. Swoją drogą, kto szuka myśliwego w kosmosie? Przecież to absurdalne. Oprawa audio to takie miałkie pitu-pitu, którego teraz w grach raczej nie doświadczymy. Brzmi to jak stokowe muzyczki ze spotów reklamowych, no poza głównym motywem w menu, bo ten ma całkiem fajny, funkowy vibe. Wydanie pudełkowe na konsolę Sega Dreamcast na froncie ukazuje nam naszego głównego bohatera. Tył to screenshoty i opis w kilku językach. Manual jest w kolorze czarnym oraz białym i tradycyjnie opisuje klawiszologię, wszystkie znajdźki oraz listę płac. Całość zmieścili na 14 stronach i niczego ciekawego w sumie się tam nie dowiemy, a szkoda, bo fajnie by było jakby przybliżyli historię, która w samej grze jest potraktowana po macoszemu. Kao de Kangaroo to przeciętna gra. Nie ma w niej nic, co mogłoby oczarować gracza, dać się zachwycić.
bije z jej archaizmami, a i generalnie gra się w nią po prostu tak sobie. Myślę, że kult tej gry w naszym kraju jest spowodowany głównie ogromnym sentymentem i tym, że dzięki łatwiej dostępności oraz małej ilości kasy, jaką na tę pozycję trzeba było wtedy wydać, każdy się w niej zagrywał i dlatego po latach patrzy się na nią przez różowe okulary. Rzeczywistość niestety jest bardziej brutalna. Grę mogę polecić tylko fanom gatunku oraz ludziom, których interesuje polski developing z końcówki ubiegłego wieku. Reszta niech lepiej da sobie spokój, bo się tylko zawiedziecie. Thank you.